Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Warcraft 3 w Plazie Nieumarłych w rozdziale 7 zatytułowanym Oblężenie Dalaranu. O, teraz słyszę. Poprzednio nagrywałem i nie było słychać dźwięku, coś mi się zbugowało. I dlatego musiałem nasłuchać, czy na pewno działa, ale działa. Więc luzik, bluzik. Oho. O, będziemy mieli chyba plugastwo do dyspozycji w końcu. To mnie cieszy, nie powiem, że nie. Ale tę pyszną kawę strzeliłem, ja pierdzielę. Żądam, byście otwarli bramy i poddali się potędze plagi. No i co teraz? Antonidas to będzie? Witaj, książę Arthasie. Tak. Jak się miewa twój szlachetny ojciec? Lordzie, nie żyje, Antonidasie, po co ten sarkazm? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory. Zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. Pierdu, pierdu, będzie wiosna. Nie powstrzymają mnie wasze żałosne zaklęcia, Antonidasie. No, no. Wycofaj swoje oddziały, albo będziemy zmuszeni użyć przeciw wam całej naszej mocy. Wybór należy do ciebie, rycerzu śmierci. No, no. Coś jeszcze? XZK-pa? Wyczuwam, no, że dobra. Zapory są podtrzymywane przez trzech czarodziejów. No mówię, kawa i niewyspany, także super połączenie jak na nagrywanie, nie? Dobrze. Jeden jest tutaj, ale to bym musiał wbić się dość... Ale czekajcie, co tu my teraz mamy? Tutaj jadą jakieś maszyny. I halo, dlaczego ty stąd wyjeżdżasz, jak tu masz coś jeszcze do zniszczenia? I tam jest jeszcze jakieś wejście, ty... Znowu. Aha. Dobra, zrobimy tak, że pójdę z tymi środkami tam. Ty faktycznie możesz tu przyjechać, ja się nie obrażę. Już nie będę płakał z tego powodu. Czemu mam dwóch akolitów więcej? Mi się nie podoba trochę. Dobra. Pyk. Może tu jest jakieś boczne wejście. I taka mi też refleksja naszła, że ja za każdym razem, jak zaczynam jakąś misję, mówię... O. A czym on tu jest sam? Ej, no nie spodziewałem się ziutka tutaj. LOL. Czemu on tu był sam? Czemu on tu był sam? To brzmi logicznie. Bez kitu? O co chodzi? On jest pasterzem? LOL. No powiem wam, że trochę jestem w szoku, bo kilka razy tą grę przechodziłem i nigdy nie widziałem tego ziutka tam. Dobra, przekształćmy sobie to. I przede wszystkim trzeba zrobić jeszcze... trzy? No chyba trzy, nie? Czyli tu mamy dwa i tutaj jeszcze trzaśniemy jedno. I spoko. W sensie te ziguraty, nie? Dobrze, tutaj już ziutek pod. Jak nie pod, pod, nie pod i pod. I potem spod i znowu nie pod. Dobra, tu zaczniemy robić to. Ile to mamy guli do... Słyszę dwóch. Wiecie co, wy na razie możecie wszyscy to drewno połupać. Nikt nie będzie płakał z tego powodu. Ojej, troszkę duża ta armia. Znaczy duża, no troszkę taka nietypowa. Nie lubię takiego typu armii. Ale spoko, wy to połupajcie to drewno. Ojej, kurde w dupę. Łaj, wy tam weszli. No dobra. O nie, tu. Tutaj. Aha, tu są wieżyczki, tak. One będą mnie łupać, tak? Nie wiem. Dobrze, pojedziemy sobie tędy, tym lasem, borym. Przekształcimy sobie jeszcze więcej tych wieżyczek. Bo to jednak do obrony to jedno to jest dobre. Co to daje? Daje plugasom arłę. Arłę chmury, dobra, arłę. I co, to będzie jeszcze jakiś mak, czy co? No, to by było śmieszne, gdyby był. O, sklep goblinów. To w sumie spoko. Sklep goblinów zawsze spoko, to na propsie akurat. O, pająk. Znaczy no, widzę. Bijesz? A, bijesz! A, bijesz! Łaj! Nie bij, jak nie padł. Dobra. Nadal nie wiem, czy mam tych dwóch ziutków tutaj. Po co mi oni? No dobrze, ale zostawimy sobie ich.
No bo, kurde, co? No bo nic. Ci tam to drewno łupają, więc też spoko. Tutaj się modernizują. Tutaj mamy jedno to, ale damy sobie tą chmurę. I myślę... Aha, dół ofiarny jest konieczny do tego. Spoko. Nie ma problemu. Zrobimy sobie jedną świątynię potępionych. Mam nadzieję, że się nie będą bugować, jak będą wychodzić. Jeszcze jedną kryptę. I w sumie, jak skończy mi się dół ofiarny robić, to zrobimy sobie to. Czy rozumiem, że wy nie wiecie, co to dla mnie jest to, nie? Także spoko. Dobrze. Weźmiemy trzech ziutków tych. I będziemy mieli komplet armii do atakowania. I wystarczy tylko tutaj przejść i z... Ojejku, uderzyłem klawiaturą. Wystarczy tylko przejść i zaatakować tam. Więc spoko, trzeba to zrobić dość szybko, żeby tam ten czarodziej padł. Czemu wy tacy wolni jesteście? Chyba przez katapulty, nie? Tak mi się wydaje. No, tak mi się dobrze chyba wydaje. Dobra, trzeba was jak najszybciej tam rozłupać. Dobrze, Artasie, ty możesz teraz chyba wskrzesić kilku ziutków, też będzie spoko. Jak tylko ten padnie, to właśnie, zeszła nam ta zła bariera? Zapora? Jak mówi, tak mówi. Dam tobie to do leczenia, ten kamień, będziesz się wtedy szybciej bufował i leczył w ogóle. Dobrze, ci padli. Ktoś jest ranny? Dobrze, ktoś jest ranny, no chyba wszyscy, nie? Po tych walkach. Dobrze, zostało nam jeszcze dwóch arcymagów. No, ostatnim jest Antonidas, wiadomo. Więc on tam się liczy jako tam, nie wiem, razy 8. Okej, to mamy jakiś chyba obóz ich. Dobra, zbufujmy sobie. Karkulców nie będę robił, więc ten buff nie ma póki co sensu. Ale myślę, że tutaj już można jak najbardziej to zbufować. Teraz tak, no trochę ci armia padła. Tak sobie myślę, że... Panie Artasie, ty masz kamień, to ciebie leczyć nie trzeba. Ale wy panowie tutaj jak najbardziej myślę. No wam się przyda coś takiego. O, wybaczcie, jakieś powiadomienie mam na fejsie. Ja wiem, że ja prawie w każdym odcinku coś patrzę, ale... Wiecie, jak to jest z tym studentem i czekam, bo może to coś będzie... Jutro jednak trzeba iść. No dobra, trudno. Żyłem nadzieją taką złudną, że nie trzeba. Dobrze, może tam jest baza, to faktycznie fajnie byłoby ją sobie przeatakować. Zrobimy sobie po dwóch biesów, tak? Dobrze mówię? Tak, po dwóch biesów. I za chwilę dorzucimy kilku guli. Ale mi kręgosłup strzela. Dobrze, że wy chyba tego nie słyszycie, bo byście myśleli, że jestem jakimś starym dziadkiem, który umiera. Oczywiście z całym szacunkiem dla osób starszych, nie? Żeby nie było, że ja tu jakiś bez serca jestem. Ci to drewno targają, spoko. Ilu tu was jest? 5? Jeść, jeść. No w sumie mogę porwać dwóch. Tragedia nie stanie, co? Tragedia się raczej nie powinna stać i wyszkolimy sobie dwóch magów. Ja zawsze lubię mieć tam optymalną liczbę 12. Tutaj mam 4, 8, 10, no i będzie razem was 12, co mnie cieszy. Jak najbardziej. Dobrze. O, targaj. Drewno. Tutaj mi jeszcze dwóch wyjdzie, więc spoko. Wstrzymam się na chwilę. A zanim zbufuję ich, to może damy sobie jakieś ulepszenie tutaj. Super. No i za chwilę damy sobie buffa. Tego ostatniego, że zwiększa ilość many i tempo odzyskiwania. Bo to w sumie spoko, bo jeden nekromanta może kilku wskrzesić. No, w każdym razie kilku... szkieletów wrzucić, powiedzmy 6. Jeden nekromanta daje 6, więc to jest spoko deal, jak najbardziej dla mnie. No, będą. Dobrze. Tu już jest maksymalny buff, do tego nawet nie wiedziałem, więc spoko.
No dalej, dalej, bo chcę zbuffować jeszcze. Pam, 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 pam. Damy wam najpierw może to, a potem damy tamto. Abyś tu... Dobra, ten już wstał, też spoko. No i idziemy. Idziemy do naszych tutaj. Mam nadzieję, że tam jest baza, to wtedy tych dwóch akolitów sobie wykorzystam do przejęcia tamtej bazy. Ich, przeciwnej. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy to. I dobrze, mamy komplet w tym momencie. Ręka na klawiaturę. I lecimy z tematem. O, wyciągniemy ich przynajmniej. Też spoko. Dobrze. Spróbuj tego. Tak, to jest chyba baza, normalna. Tak, normalna baza, tak jak myślałem. Do ataku, ale ty już skrzesiłeś. Ty też, lol, dobra. Wy się bicie tutaj może, w tej kupie takiej. No, jak sobie zabijemy tych na kuniach, a potem ich wskrzesimy, to będzie spoko. Dobrze. No, niech tylko się pojawią zwłoki tego pod plugastwem. Dokładnie. I teraz możemy spokojnie sobie tutaj atakować. To mi daje też sporo możliwości w tym momencie. Będziecie cierpieć. Gdzie mam przelać swoje życie? Ich dwóch mogę chyba już tutaj przenieść. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Jak ta Marta się? Zamknij ryj! Dobrze, myślę, że też spoko będzie zniszczyć to najpierw też. Bezpieczniej, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, bo te wieżyczki jednak one troszkę obijają. A wolałbym, no, żeby tego nie robiły. Liga magów. Liga niezwykłych dżentelmenów z backupa. Ojej, ale wy mnie tutaj ciśniecie z tej strony. Nie wolno. No, ale chciałbym to jednak nawiedzić. Haha, i co teraz? Nie macie żadnych możliwości. Nikt nie będzie. Dobrze. Czekają cię wieczne męki. Co znowu? Chyba ty. Zamknij ryj. Gdzie mam przelać? Wy możecie bić to. Nikt się nie obrazi. Dobrze. Jednak pod... Ej, halo, czekajcie, bo tu... Troszkę za dużo tych akolitów jest. A, bo jeden ziutek uciekł stamtąd. No dobra. Teraz by się wszystko zgadzało. Zamknij ryj. Jest. Piękne połączenie w sumie. Nie będzie mi rozkazywał. Muszę powiedzieć, dobrze. Myślę, że tak jak będziemy robić w ten sposób, lepiej na tym wyjdę. Oj, potrzeba, potrzeba, no tak, z całą pewnością potrzeba. Oj, ci to przyszli stąd. Jak to? Szoto za czary. Patrzcie, uwielbiam to robić, nie? Zamknij ryj! Bum! To jest cudowne, nie? Teraz ty, zamknij ryj! Dobrze, padł. Dobra, wy w sumie też już nie musicie wskrzeszać nikogo, bo to już jest nasze w tym momencie. Trzeba to sobie na spokojnie przejąć. Myślę tak, że plugastwo to jednak jest spoko sprawa. I sobie zrobimy ich. Dwóch może jeszcze. Bo naprawdę, naprawdę ogarniają chłopaki. Aha, tu jeszcze trzeba to zrobić. Więc spoko, też się zrobi, bez krzyku, bez płaczu.
nie będzie mi rozkazywał. Jedno plugaso miało low. Chyba byłeś ty, chłopie. To masz, będziesz tam miał więcej żytka. Coś nie tak? A wskrzeliśmy sobie jeszcze. A, ty jeszcze nie możesz, no dobra, trudno. Zostaliśmy zaatakowani. Co my tu atakuje? Lol, skąd się tu wziąłeś? A z góry, o, z góry wieżyczka. Z góry wieżyczka. O, proszę. Któż by się spodziewał? Ale nie ma chyba potrzeby jej niszczyć. Szkielet, możesz pójść na skałce zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Aha, to jest kilka takich wieżyczek i tych gości. No spoko, ale oni mi... No nie zagrażają w tym momencie. Aha, tym nie mogę, dobrze. Dobrze, dobrze. Mister Bobrze. Czy jakoś tak, nie wiem. Się wygłupią troszkę. A co, tam jeszcze jedno pływasko, niech pójdzie i tyle. Was też można kilku puścić, nawet z czterech myślę będzie spoko. Was zaraz też puścimy, kilku tam do nich, super. Dobra. To brzmi logicznie. Tu jest drugi arcymak, ale on jest za wodą, więc chyba tędy nie przejdę. Teraz jeszcze ogarnę. Czy ten odcinek będę ciął? Chyba nie, bo on... Teraz w sumie tylko trzech tych magów, to że ja tak trzech tych magów, to że ja tak długo to przechodzę, to jest tylko i wyłącznie jakby moja kwestia. Więc no wiecie. O, tu są jakieś klacki, to spoko. Może coś z tego będzie. Mam nadzieję, że wy już nie wskrzeszacie. Nie, bardzo dobrze. No te plugastwa są naprawdę OP. Mają dużo życia. W sumie dużo wszystkiego, są tanie. Co tu będzie, jak myślicie, orkowie? Czy nie umarli? Ciężko powiedzieć, nie? Golemy! O proszę, one mogą rzucać głazami. No, i golemy są odporne na czary. Ty. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Skoro golemy są odporne... To... Ach, nareszcie. To czy mogą coś tam zrobić więcej? Czekają cię wieczne męki. No, zegarek wybija pełna godzina. To mi się bardziej podoba. Dobra, ogarnijmy, czy oni są odporni na tą barierę śmieszną całą, głupią, co zrobili magowie. Bo jeżeli są, to mam dla panów bardzo ciekawą misję. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że ciekawą. Najpierw sprawdźmy, czy jesteśmy... Oj. Tak myślałem. To jest zapora tylko przeciwko nieumarłym, więc... Mów, głupcze. Więc no, to samo przez to się mówi. Się bardziej podoba. O, gdzie? Kaj, ty idziesz, pierunie. Dobrze. Znowu będzie trzeba sobie armię zesplitować jakoś. Myślę, że wy tu jeszcze możecie zostać. Czy chcę powiększać armię? No myślę, że to byłoby spoko. Control 4, tak? Dobra. Natychmiast. No ja wiem, że tak natychmiast. A wy będziecie Control... Tak sobie myślę, że... 3, tak? Nie, 5. No tak. Widzisz, że debil to się jeszcze nie zna na tym XD. Dobra. Czyli tego maga po prostu z tej strony zajdziemy, z lewej albo z prawej. Jeszcze wodą można sobie przejść. Spoko. Zostałem SMS-iaka. Super. Ale nie teraz. Teraz jestem zajęty. O, ty nic nie zrobisz. Nic działasz nawet. Dobra, możemy iść po tego maga. Jak to ten... O kurwa, ten... Tą wodą trzeba iść. Aha, przy studni się chyba wyleczymy, tak? W sensie na zero wyjdziemy przy studni. Dobra, idziemy do studni. Tu wyjdziemy raczej na zero, tak? Czy nie? Tak sobie myślę. O, tak... Tak wiecie. Zostaliśmy zaatakowani! Trochę boli. Coś nie tak. Aha, jeszcze atak nam jeszcze, widzicie? Tu przy okazji sobie go odetrzemy.
No nie spodziewałem się, że to będzie aż takie trudne w tym momencie. Bo to w sumie, no cisną panowie nas, ale... No jedynym teraz sensownym rozwiązaniem jest zrzucić wszystkie siły na maga. Bo, no co ja mogę innego w tym momencie zrobić? Na maga trzeba iść i go zabić. On podtrzymuje te śmieszne bariery. Buty elfów, no super. Dobra, panie magu, chodź tutaj. Dobra, matpak. Matpak. Magpat. No dobrze, spokojnie. Też się przyjmiemy. Na luzie raczej. Nawet większy niż mi się może wydawać. No Artasie, myślę, że te buty elfów się przydadzą. Ty tak lubisz te elfy, więc... Więc w sumie spoko. Co znowu? Dobrze. Uważaj. Co tutaj będzie? Też golem? Pewnie większy, co? Bo jak jest jeden, to... Mów, głupcze. Myślałem, że jak jest większy, to... O, tu są te golemy, spoko. A też jest ciekawa sprawa, bo golemy są odporne na magię, nie? Ale magia leczenia, no spoko, spoko. O, to magia leczenia, no spoko. Dobra, zbudujmy sobie, czy wyszkolmy sobie więcej tych jednostek. No, klikam tyle, bo tyle chcę. I tyle. I tyle. Dobra, na początku mówiłem, że zbudujemy sobie kościelisko. Myślę, że raczej nie będzie potrzebne, ale zbudujemy sobie, żeby nie było przypału. Wiecie jak jest. Okej. Okay. Śpiący się obudził. Tam się ci leczą nasi, więc też spoko. I teraz jedyne przejście jest tędy i od razu do Anthony Dasa. Dziwię się, że on ma 7 level, w sensie 7 poziom. Tak, trochę bida, nie? No, ale co ja mogę? O, myślę, że was już nawet nie wyszkolimy. Już nie wspominając o tych tutaj. Bo jak ten wyjdzie i ci wyjdą, to moja... Magiczna liczba zaopatrzenia zaraz spadnie. No właśnie. Tu będzie ci już nie ogarną, więc spoko, niech sobie się wstaną. Nie ma problemu. Plugastwo. Jak graliście w Hotsa, to tam jest zszywaniec chyba. No to tak samo wygląda zszywaniec, nie? Też rączka z tyłu. Po prostu nie wiem, dwa różne tłumaczenia chyba dali, no bo nie mam innego wyjaśnienia na to. Te gule, ej kurde, to są jeszcze gule. To też weźmiemy je do ataku, no bo teraz już jest fajny. Final pusch! O kurwa, to już mamy całą armię nawet. Dobra, no to idziemy tam sobie. Panowie i panie, że w sumie to są chyba panowie. W jednostkach nieumarłych są tylko panie Banshee. Te. I to jeszcze nawet bym polemizował. A, i na pewno po tym będzie cinematic, nie? Ja to wiem, bo ja już sobie pościągałem te cinematiki z YouTube'a. Tak jak w tamtych odcinkach widzieliście, powstawiałem. To te cinematiki na sam też powstawiałem, więc no... Ja się pewnie pożegnam, w sensie pod koniec materiału, ale i tak będzie cinematic jeszcze kończący to wszystko, nie? Dobrze, tu już niech mi ta armia jedna się ustawi w ten sposób. Czy chcemy atakować bazę, czy... O, tu coś się... Czego? Fajnego pojawiło. Martwi będą służyć. Dobrze, wy jesteście pod Control 5. No i ta reszta, to się doczłapała, to przykro mi, ale jesteście... Dobra. Jesteście w ten sposób ustawieni. Bazy nie będziemy chcieli atakować, to bez sensu raczej. To się mija całkowicie z celem atakowanie tej bazy. Ale widzę, że moje jednostki usilnie to próbują zrobić, więc spoko. To już zniszczmy im to. Ale ja myślę, że wy moglibyście jednak to niszczyć już sobie. No to jest cała baza, ale my tego nie będziemy atakować. Tylko te wieże rozwalimy, co one nas atakowały. I w sumie na tyle będzie z ataku. Aha, wy już tam popadaliście, więc spoko. Dobra, tu i tu. Aha, tam są tylko jakieś bajery, szmery. Myślałem, że tam jest więcej rzeczy. Myślę, że księga inteligencji to spokojnie może sobie tych chłopie wziąć i wisiormany tak samo.
mówię o tym i o tym. Dudy wiedzy, to nie wiem, tam. Ja tam do Dudy nic nie mam, nie? Aha, ty tego nie potrzebujesz, damy to. Ale sobie weźmiemy Dudy i tam jakąś aurę dają. Aha, my musimy przez tą bazę przejść. No dobra, spoko. Myślałem, że nie trzeba, a tu widzę, że jednak trzeba. A tak mało mam tych? Ojejko. Dziwnie. Dobra. Czyli tutaj jest jedyne przejście do Antonidasa, spoko. Nie ma problemu. Ej, tu halo, jakiś arcymag jest. Weź zamknij ryj tam. Ja nie wiem, cholera jasna. Co to za brak kultury jest. Dobra. No co, no zniszczymy tę bazę, no skoro ona stoi nam na przeszkodzie. No to jest jedyne... Ej, źle palce położyłem na klawiaturze. To jest jedyne sensowne rozwiązanie, zniszczenie bazy w tym momencie. Myślę, że nawet możemy sobie już tutaj pozwolić na... O, właśnie. Albo, dobra. Na razie zrobimy sobie te biesy. Puścimy na Artasa. Gule to będzie 4 i 6, więc zostaną nam 4 miejsca w zagrodzie. I akurat tyle będziemy mieli. Za króla Lisza. Dobra, zniszczmy tą bazę i elo. No przecież się nie będę zastanawiał nad tym. Boom, tam. Albo w sumie final push. No nie no, zniszczymy ją, żeby nie było przypału, że coś tu nie pykło. Ale zniszczymy w ten sposób, że nie będzie żadnych jednostek, tak jak teraz właśnie. I tyle. Ojej. Gryfy nas zaatakowały. Dobra. Lecimy z final pushem. Te ślipa, bo ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Tak dokładniej. O, to mamy kolejnych źródków pewnie do naszej pomocy. No tak. Przyblokowali wejście. XD. XD. Dobrze. O, któryś tam zalewelował. O, dwóch nawet zalewelowało. Dobrze. Aha, owce. Nie no, spoko. Dobra, nie. O, kurde, te owce to jednak były kozackie, ty. Nikt nie będzie mi rozkazywał. I pająki, Boże, ja się boję pająków. Ja już tak nie lubię pająków, nie? Aha, dobra, czyli to jest jedyna baza ostatnia tutaj. Dobra, lecimy z tematem tak dość konkretnie. Ale moglibyście jednak przejść tutaj. Albo nie? No dobra, trudno. Nie musicie. Nikt wam nie każe. Dobra, idźcie Antonidasa to bić. Bariera padnie i będzie GG. Bo wtedy reszta nieumarłych, których nie widać, a są, wleje się tutaj. Dobra. Już jest koniec. O, on żyje. Halo. Jakim cudem ty żyjesz? No tak, już jest koniec, no ale... No tak. Kurde, to było bardzo chaotyczne ta końcówka. Bardzo chaotyczna. Magia mnie nie powstrzyma. Jesteś niepowstrzymany, XD. Szkoda konia. Znaczy arcymaga. Tak, tak. Bierz ją i wynośmy się stąd, zanim czarodzieje przypuszczą ostatni atak. Słusznie. O świcie zacznę przywoływać Lorda Archimonda. Tak, już mi się nasuwa powiedzenie tego, że następna misja będzie bardzo trudna. Bo będzie. Dobrze. Ekran wyników? Tak, ekran wyników. Wiem, że jak teraz wcisnę OK, to będzie cinematic, więc wszystko wywali. Ale w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.